Beata Grzywacz od ponad roku prowadzi bloga Tarnobrzeskie Kobiety. Teraz chce wydać książkę, w której znajdą się wszystkie wywiady z tarnobrzeżankami. Każdy z nas może wesprzeć wydawnictwo. Blog Tarnobrzeżanki ma już ponad 100 tysięcy wejść i cieszy się coraz większym zainteresowaniem czytelników. Do tej pory jego autorka przeprowadziła ponad 60 wywiadów, których bohaterkami są zwykłe kobiety. Głównym moim zadaniem i głównym celem jest promocja właśnie kobiet. Chciałam pokazać, że w takim małym Tarnobrzegu, jakiejś tam mieścinie bez obrazy na południu Polski, która od lat przestała być miastem wojewódzkim, jednak są kobiety, którym się coś chce i są kobiety, które nie czekają, aż im marzenia się spełnią, ale same próbują je realizować. Wszystko zaczęło się od pani Urszuli Kobyłeckiej. To z nią jako pierwszą udało się przeprowadzić wywiad. Na początku to byłam taka zdezorientowana, że ja jakiegoś wywiadu, no ale w końcu się zgodziłam. No i rozmawiałyśmy ze sobą, no a później wiadomo, że ona zadawała jakieś tam konkretne pytania. Pierwsza część tego wywiadu to jest o tym, czym się zajmuję zawodowo. Następna już o moich marzeniach, moich działaniach poza pracą. Pani Magdalena Słomka-Filipczak sama zgłosiła się do pani Beaty. Sama zgłosiłam się, zarówno nie tylko siebie, ale też inne osoby, odnośnie problemu, jaki dotyczy wszystkich. A dzięki temu rozmowa przetoczyła się w sympatyczną rozmowę, jak zarówno pomoc dla mnie i dla innych. To spotkanie było bardzo, bardzo miłe, tak jakbyśmy się znały. Bardzo szybko nawiązałyśmy kontakt wzrokowy, słowny, jak można powiedzieć pomimo dzielącego wieku, jako koleżanki. Za namową czytelników bloga jego autorka podjęła decyzję o wydaniu książki z wywiadami. Jednak to znacznie przerasta jej możliwości finansowe. Książka ma być wydana w twardych okładkach, na kredowym papierze, ewentualnie półkredowym, to jest jeszcze do uzgodnienia. Będą kolorowe ilustracje przedstawiające kobiety, które będą miały, tu może zdradzę, profesjonalną sesję fotograficzną i no wiadomo, że wcześniej przygotowanie, dlatego koszt jest dosyć wysoki. Każdy może dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę i wesprzeć wydawnictwo. Wystarczy wejść na stronę internetową portalu Polak Potrafi, zarejestrować się, wpłacić daną kwotę i wybrać nagrodę. Liczy się każda złotówka. Zbiórka będzie prowadzona do 1 grudnia do godziny 18. Szczegółowe informacje i regulamin na stronie internetowej.